Cześć, jak zwykle Michał z Władek Team. Jesteśmy dzisiaj na plaży, zaczynamy ustanawiać rekord Polski w wędkarstwie surfcastingowym. Tak jak widzicie za mną, jest już namiocik, są stanowiska wędkarskie, są już pierwsze ryby u nas, ponieważ duży nacisk kładziemy na kadrę juniorów, także juniorzy zaczynają te nasze zmagania i też kończą. Tak jak widzicie, mamy 23 kwietnia, o 13 żeśmy zaczęli, kończymy 3 maja, również o 13. Bądźcie z nami, obserwujcie nasz profil na fejsie, no i oczywiście Władek TV na YouTube, bo będzie się działo. Koło mnie sędzia główny tych zawodów. Jacku, ty nie możesz wędkować chyba, nie? No niestety, wielka szkoda. Żałuję tego niezmiernie, że nie mogę wędkować w takie znaczącej imprezie. Jest to w sumie, wpisujemy się w jakiś sposób w historię wędkarstwa polskiego, w historię miasta Władysławowa, bo to jest pierwszy rekord Polski w połowach z plaży, który postaramy się go ustanowić. Dobra, dużo ludzi się pyta, o co w ogóle w tym chodzi, no bo tak jak widzicie, za naszymi plecami mamy ogromne, duże stanowisko, ładnie zrobione, flagi Polski powiewają, bo kończymy 3 maja, tak? Tak, kończymy 3 maja, rozpoczynamy dzisiaj 23 kwietnia, koniec naszych zmagań jest podyktowany tą datą, czyli 3 maja, żeby uczcić święto m.in. Dnia Konstytucji 3 maja oraz 2 maja Dniem Flagi. Dobra Jacku, no więc tak, mamy te stanowiska i jak to wygląda technicznie? Ile osób uczestniczy w tym przedsięwzięciu? Więc tak, technicznie jak to wygląda? Mamy 10 dni łowimy. Każda nocy też? No co, oczywiście, jak najbardziej. Łowimy przez 10 dni non-stop, czyli 240 godzin wędkowania. Doba jest podzielona na 3 tury, czyli mamy 10 razy 3, 30 tur. Każda tura trwa po 8 godzin, w turze łowi dwóch zawodników. Dwóch zawodników ze względu na, przede wszystkim na bezpieczeństwo. No wiadomo, komuś coś się odpukać, coś się może stać, zawsze jeden drugiego ubezpiecza. I tury mamy tak, zaczynamy dzisiaj od 13 do 21. Pierwsza tura jest, druga tura jest od 21 do 5 rano. I potem trzecia tura jest od 5 rano do 13. I już taki mamy cały ciąg. W tych samych godzinach zaczynamy tury i kończymy tury. Natomiast 3 maja zaczynamy ostatnią turę, 30. O godzinie 5, kończymy o godzinie 13. I jest coś takiego ciekawego u nas, że pierwszą turę, czyli dzisiaj, rozpoczynają juniorzy. Także kończą i juniorzy, bo uważamy, no, że młodzież jest to przyszłością nie tylko wędkarstwa, ale w ogóle całej naszej społeczności. Uważam, że młodzież
powinna coś dobrego zaczynać i także coś dobrego kończyć. Mamy przygotowane puchary, bo no cóż by to była za rywalizacja, jakby nie było czegoś na koniec, nie? No, rywalizacja jako taka to nie jest, bo samą tą rywalizacją jest ustanowienie tego samego rekordu, ale no Władek Team jako sportowy klub no zawsze stawia na tą sportowość i mamy też trzy puchary. Czytam, że mamy najdłuższa flądra, najdłuższa balona, no i klasyfikacja junior. Jacku, trzy słowa o tym, jak ty to widzisz? No więc jak mamy pucharek za najdłuższą belonę, czyli klasyfikacja jest prosta i przejrzysta. Zawodnik, który złowi najdłuższą belonę, otrzymuje taki puchar pamiątkowy od nas, naszego klubu. Także zawodnik, który złowi najdłuższą flądrę, także otrzymuje puchar pamiątkowy. No i musimy uhonorować tą naszą młodzież, taką robimy mini rywalizację. I zawodnik, który złowi najwięcej flonder pod względem długości, junior oczywiście, otrzymuje od nas pucharek pamiątkowy. Władek Team, wiecie, jest znany z tego, że no, ten PR też jest na wysokim poziomie. Mamy przygotowane dużo materiałów informacyjnych, bo zależy nam na tym, żeby edukować. Tutaj, jeżeli chcecie, możecie sobie zobaczyć, tam gdzieś tam macie link w rogu ekranu do majówki zeszłorocznej. Tak jak co roku, dużo ludzi do nas podchodzi, pyta się, co jest z tymi rybami, czy tu faktycznie można te ryby złowić. No i duży nacisk kładziemy na tą edukację, dlatego mamy w tym roku foldery instruktażowe, powiedzmy to tak, jak rozpocząć tą zabawę z tym surfcastingiem. No i będziemy może nie zaczepiać ludzi, ale to tak jak w zeszłym roku ludzie sami podchodzili, nie? No tak, w tamtym roku była rewelacja, sam byłem zaskoczony w sumie, jak tą majówkę zrobiliśmy. Naprawdę było sporo gości tutaj na plaży i no i osób miejscowych bardzo dużo było, turystów takich krótkotrwałych, no byli zdziwieni w ogóle, że możemy coś łowić z plaży, nie? Byli zaskoczeni, a akurat tu tak trafiliśmy ładnie, że ta rybka co i raz ktoś się tam, prawda, podejmował, także zainteresowanie plażowiczów, jak ich tak określam, turystów było naprawdę niesamowite. Tym bardziej, że rozdawaliśmy jakieś foldery, prawda, też były kiełbaski darmowe. Staraliśmy się wypromować w jakiś sposób nasz klub, surfcasting, czyli wędkowanie z plaży. No oczywiście także i miasto Władysławowo w jakiś sposób. Próba bicia takiego rekordu no wiąże się z wieloma problemami takimi czysto technicznymi, no bo jak widzicie, no musimy mieć jakieś stanowisko takie zadaszone, tak? Bo przez 10 dni różne cuda się mogą tutaj zdarzyć, może być jakiś sztorm czy coś, poza tym deszcz, wiatr porwisty, więc to wszystko musimy mieć. Większość rzeczy, w zasadzie prawie wszystkie, no to tutaj klub przygotował, ale mamy też w naszym klubie kolegę Grzegorza z Pomorzanki, który oczywiście dorzucił się znacząco do tej próby bicia rekordu, nie? No tak, przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że organizatorami bicia rekordu Polski jest Centrum Wędkarstwa Morskiego Pomorzanka, właściciele Grzesiu Turski, no i oczywiście nasz klub Władek.pl. Jesteśmy głównymi organizatorami tej imprezy. No wiadomo, jednym ze sponsorów takiego sprzętu wędkarskiego jest firma Konger, która nas tutaj zaopatrzyła w wędziska oraz w kołowrotki, które no oczywiście będą wykorzystane, no bo jest to naprawdę hard rock, czyli 4 lata sprzęt jest przetestowany w przeciągu 10 dni. No i tutaj dziękujemy wszystkim ludziom, którzy no w jakiś sposób dorzucili się do nas. Mamy nawet, słuchajcie, swojego grilla. Zresztą też od naszego Władkowicza, naszego zawodnika. Jest nas coraz więcej, dobijamy już do setki, 100 wędkarzy morskich. To jest bardzo, bardzo duża liczba, bo klubów zrzeszających wędkarzy morskich, typowo wędkarzy morskich, jest naprawdę mało. Takich prężnie działających to można policzyć na palcach jednej ręki i to chyba nawet jednej ręki takiej lekko już uszkodzonej przez jakąś piłę mechaniczną, co? No myślę, że tak, że nie wiem, czy znajdziemy 5 prężnych klubów morskich, prężnie działających w Polsce. 5. Tak się łowi! Władek Team!
ogólnopospolita nazwa jednego z gatunków ryb płastugowatych, a to konkretnie jest stornia, tak? Popatrzcie, charakterystyczne plamki te pomarańczowe. Ładna na talerz, elegancka. Popatrzcie, jak jest przystosowana do życia przy dnie. Zaraz ją musimy tu odhaczyć. Zauważcie, jak ona jest malutka, taka do 2 cm, to ona sobie normalnie pływa w toni wodnej, jak każda rybka typu płotka, okoń czy szczupak. Ale jak już osiągnie te 2 cm, schodzi na dno i kładzie się na jednym ze swoich boków. I popatrzcie, jak się przystosowuje. Ona się położyła na boku, skręciła łebek. O, tak sobie pływała wcześniej. Zobaczcie, jak otwiera pokrywy skrzelowe. Tutaj ma pokrywę skrzelową. Położyła się na boczku, łebek skręciła, więc oczy ma z jednej strony. Niektórzy myślą, że z drugiej. Nieprawda, tu nie ma oka. Dwoje oczu od góry. I oczywiście kamuflujące barwy, żeby to zwierzch. Dokładnie tak. A popatrz, od spodu jest zupełnie biała. Nie potrzebuje. Nie potrzebuje żadnego kamuflażu. Dokładnie tak. Okej, jedna ryba zaliczona. Dziękujemy. Morze Bałtyckie jest morzem bardzo mało zasolonym. Najsłodszym morzem na świecie obecnie. Około 7 promili ma zasolenie. O tym zasoleniu sobie zaraz będziemy szczegółowo opowiadać. Ale w związku z tym, przy tak niskim zasoleniu, charakterystycznym w Bałtyku jest to, że będziemy tu mieli grupę organizmów tolerancyjnych. Będą organizmy, w przypadku ryb, będą to organizmy zarówno słonowodne, które tolerują małe zasolenie, jak i słodkowodne, które tolerują małe zasolenie. No i specyficzna grupa organizmów dwuśrodowiskowych. Starsi mieli już o dwuśrodowiskowych? Jeszcze nie. Dobra, to za chwilę o tym. Póki co, to co nam tutaj panowie pokazali, to są przedstawiciele ryb jakich? Słonowodnych. Słonowodnych, inaczej morskich. Mamy tak zwaną, prawidłowo to jest stornia, mamy szproty i mamy śledzie. Okay. Flądra. Wy mówicie flądra, bo jest to określenie takie, powiedzmy, kulinarno-gastronomiczno morskie, albo inaczej panowie, którzy łowią, mówią o wszelkich rybach płastugowatych po prostu flądry. Natomiast w tej grupie flądr w Bałtyku mamy 4 gatunki. To będzie stornia i to jest przykład storni. Może być jeszcze gładzica, może być zimnica i może być skarb. Jeżeli wędkarze czy rybacy płyną po ryby, oni nie robią później rozgraniczenia gatunkowego. Chyba że takiego skarpia znajdą jakiegoś bardzo dużego, to wtedy idzie to jako osobny gatunek. Natomiast te wszystkie mniejsze lecą jako jedna grupa po prostu flądry. Okej, okay, przeciwieństwem przydennej ryby, jaką jest stornia, będzie chociażby śledź czy szprot. Te ryby będą pływały normalnie w toni wodnej. Natomiast teraz, w okresie tarła, one podchodzą bardzo często na te płcizny i na płciznach składają swoją ikrę. Stąd bardzo duża ich ilość w okresie tarła. Właśnie tych śledzi, czy chociażby tych szprotek. To są klasyczne ryby, które znacie. Po drodze będziemy mieli jeszcze do czynienia z babkami, więc zwróćcie uwagę, wszyscy wiedzą, to jest klasyczny przykład ryby, tak? Płetwy parzyste, płetwy nieparzyste. Zwróćcie uwagę szczególnie na te płetwy parzyste, te płetwy brzuszne. U śledzia są one klasycznie rozmieszczone, tak jak znacie wszyscy ryby ze szkoły. Natomiast po drodze będziemy spotykali również babki. I tam pokażę wam różnicę, chociażby w płetwach u babki, dobra?
to taka już prawie na rekord, zobacz, nie? No, zobaczymy ile ma. Czekaj, ona musi mieć buzię otwartą czy zamkniętą, bo ja nie musi wiem. Musi dotykać. No. Takie... Tak? No, wyprostuj ogon. Tak, zrób, o. 37. 37 cm. Nah.